chcę powiedzieć o nastawieniu do tego, jak przechodzisz jakieś zmiany, które są dla ciebie trudne i jakie masz do tego nastawienie. Każdy z nas ma jakieś trudne jakby rzeczy w życiu, które jak poznajemy Jezusa, to po prostu wychodzą do wierzchu i są uzdrawiane. Ale jak wychodzą do wierzchu, to najpierw boli. No i wiem, że można mieć jakby albo taką postawę, że okej, Boże, dziękuję Ci za to, że to wyszło. Nie będę ukrywać, że to nie boli, bo boli jak cholera. Ale dziękuję Ci za to, że to wyszło na światło i ja wierzę, że to wkrótce zostanie uzdrowione. Albo można mieć taką postawę, ja też miałam w sumie bardzo często taką postawę, że jak wychodziło coś, co mnie bolało, to miałam takie, a w ogóle bez sensu, czemu tak jest? Dzisiaj Duch Święty pokazał mi, że próbuję zaimponować rodzicom, czytaj głównie Arturowi i Agacie. Kiedyś nie podzieliłabym się z wami tym tego samego dnia, kiedy to zobaczyłam, bo bym się bała, że... Bo wiecie, to jest świeża rana, nie? Jakby dopiero ją zobaczyłam. I wystawiając to przed wami na światło dzienne, wiem, że wystawiam się na to, że możecie mi tam włożyć palucha. Więc kiedyś bym się tym nie podzieliła tego samego dnia. Ale dzisiaj się już nie boję, bo znam mojego Boga. I dzisiaj udało mi się mieć tą postawę. Wiecie, były takie myśli, które, bo to zawsze jest decyzja. Były w mojej głowie myśli, w sensie jakby one chciały we mnie wejść na zasadzie takiej myśli pod tytułem bez sensu, ale miałeś schrzanioń na dzieciństwo, w ogóle to wszystko jest bez sensu. Ale ja zdecydowałam, że podziękuję Bogu za to, że to zobaczyłam i wiem, że skoro ta rana wyszła na światło dzienne, to wkrótce zostanie uzdrowiona i decyduję, że nie będę nikomu nigdy więcej próbować imponować. Amen. Amen.